Siemaneczko, z tej strony Roxik i teraz kolejny film na moim kanale. Dzisiaj słuchajcie, pokażę wam nowy candy update do Fightmas Theater, czyli moje gierki, do której oczywiście was zapraszam. A słuchajcie, właśnie w tym momencie wbił nowy update'cik i jest to update, może nie za duży, ale słuchajcie, zmienia dużo naprawdę. Dodaje dużo nowości, kilka fajnych zmian właśnie wyglądowych. No i oczywiście nowa mapka, słuchajcie, jest nowe pety. Także mam nadzieję, że wam się spodoba. Dodatkowo jeszcze przyjemnie, że lecimy po 50 tysięcy, więc subika w górę minę widziana. A my słuchajcie, przechodzimy do odcinka. Także zacznijmy może słuchajcie od nowej mapki, bo dużo ogólnie rzeczy się opiera na petach w tym update'cie. Także myślę, że spoko. Także my ogólnie słuchajcie idziemy na mapkę Candy, one są 2 trilionów powera. Także wbijamy. I słuchajcie, pierwszą ważną zmianą na tej mapie jest to, że prosiliście o trading bagi, więc daliśmy wam 8. Także macie teraz 8 zamiast 4. Myślę, że spoko, bo słuchajcie, na każdym będzie trenować. Zamiast się buguje na 0, ale na to nie wnikajcie. Jak klikniecie, to normalnie wam się będzie pokazywać. Także myślę, że spoko. Tutaj przesunęliśmy te maszyny i teraz wiecie to tutaj. Pewnie słuchajcie, no, teraz kilka razy ten, będziecie się mylić może, że tutaj na przykład są pety, no ale no niestety to zmieniliśmy. Myślę, że spoko, kilka map i myślę, że będzie taki przyzwyczajony to już. Jeszcze myślimy nad zmianą, znaczy nad usunięciem tych automatów passes i boost i po prostu te pety jakoś zwiększyć, tak żeby to ładnie wyglądało. No ale to jeszcze się zobaczy w sumie. Macie ten napisać, czy wasze zdanie powinny zostać te automaty 2, bo i tak ich nikt nie używa, więc nie wiem, czy one są użyteczne. No zobaczymy jeszcze, tak czy inaczej słuchajcie. Mamy 5 nowych rękawic, mamy candy glove, mamy słuchajcie czekoladowe glovesy, mamy tutaj takie lizakowe, mamy słodkie glovesy i mamy słuchajcie tutaj ice creamowe. Także no może tego nie jest dużo, nie ma jakichś partikli, a do candy to trudno dać jakieś fajne partikle. Kolejna mapa słuchajcie będzie dowalona w partikle, także no wyczekujcie. No jak widzicie to ma 7 trylionów, potrzebujecie 5 trylionów, 3 tryliony, 2,5 tryliona i 2 tryliony. Jeszcze oczywiście macie te fajne razy 400, także tam było 250, tu macie 400. No jest naprawdę różnica, myślę, że wam się spodoba jak najbardziej. Także macie tutaj trenować właśnie. No i widzicie ogólnie, jak już mówiłem, są nowe pety, mamy 7 nowych petów, jednak w tym jaku nie ma jednak dwóch secretów. Ale możliwe, że w kiedy już się znajdą, zobaczymy jeszcze. Tak czy inaczej mamy słuchajcie levele do petów. I to jest ogólnie mega ważna zmiana, ponieważ każdy level macie maksymalnie 20 leveli, daje wam po prostu boosta takiego fajnego razy 1% więcej. Także jak widzicie, tu ma coś zlevelowane, tu ma zlevelowanego tego mythicala. On ma normalnie 6000, a ponad 6000 ma. A z tym ma jak widzicie 7000. Także jest nieźle. Dodatkowo jeszcze zmieniliśmy kilka rzeczy takich wyglądowych, jak już mówiłem. Teraz normalny pet ma, ja widzę, normalną nazwę, tak jak było przedtem. Ale za to golden już tutaj się zmienia. Teraz w ogóle taki gradient fajny dodaliśmy, tutaj toxic dodaliśmy. A tutaj galaxy, także wygląda to lepiej. No i też te nazwy tutaj wyglądają moim zdaniem o wiele, wiele ładniej. Także na myśli co sądzicie, ja myślę, że właśnie takie zmiany są mega ładne. Nie wiem czemu tego nie było od początku. No ale teraz jak widzicie jest taki ładny gradient. I widzicie jednak co jest toxic, co jest galaxy, to ładnie się odróżnia. Doszły sobie też nowe pety, słuchajcie, mamy takie nowe pety. Okej, bierzemy sobie to jeszcze to. I słuchajcie, tu jest jeszcze secret, zaraz sobie go obczajmy. Na razie jak widzicie takie pety, te początkowe, nie wiem, te bitka wygląda bardzo ładnie. Oczywiście level też nad petami widzicie, jest on pokazany. A co do levela, wbijacie go będąc w gierce. Co kilka minut po prostu dodaje wam się exp i się to po prostu zapełnia. O, ja widzicie, tutaj się zmieniło w tym momencie. No i czym wyższy level, tym więcej po prostu energii macie i więcej musicie jednak poczekać. Jak się idzie na przykład up, to wam się to i tak nabija, także myślę, że to spoko właśnie jest, że nie trzeba się jakoś męczyć, żeby to wbijało, a samo to wbija. Dodatkowo jeszcze teraz będziecie sobie kupić więcej upgrade'ów. W starcach po prostu daliśmy nowe upgrade'y. Macie 2 powera więcej, 2 training speed'a, 2 laka, 2 energii chyba i jeszcze 2 egg costu z tego co pamiętam. I jeszcze 2 max storage, także jest właśnie tego naprawdę dużo. Mamy 12 nowych upgrade'ów. Myślę, że są to jak najbardziej spoko, więc serio, opłaca się wbijać. Pamiętajcie, że gwiazdki dostajecie właśnie za po prostu bieganie z rękawicami. Czym więcej rękawic, tym większa szansa i jak jeszcze sobie upgrade'ujecie. No ja aktualnie oczywiście, no nie dostałem, bo ja nie mam farta, ale może wam to dropię jakoś szybciej. I dodatkowo słuchajcie, teraz jeszcze widzicie wasz total pet multiplayer, czyli jak po prostu dobre macie pety. Ja widzicie, no z moimi wszystkimi tymi tropki i tym wszystkim mam 10 tysięcy. Także jest tego dużo. No i jeszcze słuchajcie, pokażę wam oczywiście nowego sekreta. Jest to chocolate tropki. I o słuchajcie, jest sekreta ma 1.4, ma 10 tysięcy. Także dobry jest na pewno. No i wygląda tak, jak widzicie jeszcze bo nikt tu jest pokazany. No moim zdaniem jeden z ładniejszych petów. Mega ładnie wygląda, że takie partikle ma. No myślę, że spoko, naprawdę ładnie wygląda. Także tam się coś sądzicie. No ja słuchajcie, aktualnie jak widzicie, no mam serio dobre pety. Jak sobie to wstydzę, sobie kupuję, to będą jeszcze lepsze. Jak widzicie, 148 tysięcy. Także jest tego nieźle, polecam wam używać secretów. I ogólnie to jest chyba na tyle. Jeszcze pamiętajcie o kodzie Candy, który wam daje darmowego boosta, polecam to tylko użyć.
No i słuchajcie, to tyle z tego update'u. Może nie jakiś duży, ale na pewno wam się spodoba. Na całym tygodniu planuję dać coś fajnego bardzo, a za dwa tygodnie, no w sumie sami zobaczycie. Także wyczekujcie oczywiście kolejnego update'u, będziecie event pewnie w jakąś środę, wtorek. Pamiętajcie, że na Discorda, Instagrama i YouTube'a, a my się widzimy w kolejnym filmie, więc zobaczcie, trzymajcie się, no i cześć!